Szkoła podstawowa w Ruszkowie I przeszła prawdziwą metamorfozę. Co uległo zmianie? O tym powie nam dyrektor placówki, pani Dorota Kostrzewa. Bardzo dużo się zmieniło w ostatnim czasie. Zmieniła się szkoła wewnątrz i na zewnątrz. Wewnątrz możemy dostrzec pomalowane sale, salę przedszkolną, salę klasy piątej, klasy ósmej. Odnowiliśmy w całości salę klasy czwartej. Pomalowane zostały korytarze zarówno na dole, jak i u góry. Pomieszczenie WF-isty, pokój nauczycielski, no i pokój dyrektora. A to wszystko, powiem, że przy współpracy, zaangażowaniu rodziców. Dzięki nim mogliśmy po prostu tego dokonać. To rodzice dokonali tego swoim uporem, zaangażowaniem, poświęcili czas niejednokrotnie, biorąc urlopy. Prace były organizowane popołudniami, dokładnie popołudniami, późnymi wieczorami. Wzbudzało to zainteresowanie mieszkańców Ruszkowa, ponieważ no niejednokrotnie szkoła oświetlona była do bardzo późnych godzin nocnych, a właśnie z tego względu, że rodzice tutaj pracowali, aby zmienić naszą szkołę, żeby dzieciom miło, przyjemnie chodziło się do tej szkoły, żeby były zadowolone i uczyły się w godnych warunkach. Tak, bardzo dziękuję wszystkim rodzicom za zaangażowanie, za poświęcony czas, za wsparcie, za to, że poświęcili swoje urlopy, swoje popołudnia, weekendy, niekiedy niedzielę, żebyśmy mogli po prostu, nasza szkoła mogła tak pięknie wyglądać. Jeszcze dodam, bo bym o tym zapomniała, że zaczęliśmy od założenia przed szkołą kostki, która kilka lat no, czekała na to, aby coś się z nią zadziało. I tutaj podczas pierwszego zebrania mojego z rodzicami, rodzice wyszli właśnie z inicjatywą, żebyśmy założyli kostkę i nie ukrywam, że właśnie to zrobili, poświęcając też swój czas, za co bardzo dziękuję. Jestem pod olbrzymim wrażeniem. Nie spodziewałem się tego, co moje oczy tutaj ujrzały. Szkoła jest nie do poznania, odnowiona. No i mile zostałem zaskoczony. Rodzice poświęcili swój wolny czas, wzięli urlopy, zorganizowali się i w czasach współczesnych to jest praktycznie niemożliwe. Ale jak słyszałem również od pani dyrektor, również nauczyciele przyjechali w weekend, w sobotę i również pracowali fizycznie. Także olbrzymie podziękowania należą się tutaj pani dyrektor, ale przede wszystkim rodzicom i nauczycielom, którzy wspomagają tą szkołę.